Szczęść Boże, coś wam powiem. Dziś słyszymy słowa wlewające w nas radość. Ojciec was miłuje. Choć Jezus dodaje, bo mnie umiłowaliście i uwierzyliście. Ja mam nadzieję, że właśnie tak jest, że miłość do Jezusa i wiara w Niego jest w każdym z nas. Czy to jednak oznacza, że kto nie uwierzył i nie ukochał Jezusa, nie może liczyć na miłość Ojca? Absolutnie nie. Bóg kocha każdego, tylko nie każdy jeszcze o tym wie. Kiedy spojrzymy na jakikolwiek wizerunek Chrystusa na krzyżu, to wiemy, że On umarł za każdego. Dalej, na boku Jezusa widać wielką ranę sięgającą Jego serca. Z tego przebitego boku wypłynęła krew i woda, która jest zdrojem miłosierdzia. Również za każdego. Tak więc rachunek został zapłacony za wszystkich. A nie tylko za wybranych. Jednak ci, którzy są wybrani, zaczynają się smucić, słysząc słowa, że Jezus ich opuszcza. Może nie z samego faktu odejścia się smucą, ale raczej z niepewności, co będzie dalej. Jezus zna tajemnicę serca uczniów. Wie również, że moment Jego przejścia stanowi dla uczniów próg do zupełnie nowej rzeczywistości, do zupełnie nowego doświadczenia. Dlatego podpowiada, proście w imię moje, o cokolwiek. Każda prośba uświadamia nam, jak bardzo jesteśmy niewystarczalni i zależni od drugich osób. Wszystkie nasze prośby dotyczą bowiem konkretnej sytuacji życiowej. Rozwiązanie każdej z nich wzmacnia nas samych, ale też i ludzi, którzy nam wierzą i ufają. Jest taka stara rabinacka legenda mówiąca o tym, że każdy z nas złączony jest z Bogiem niewidzialną, cienką nitką. Grzech powoduje, że ta nitka się rwie. Jeżeli jednak grzesznik przyznaje się szczerze do winy i żałuje popełnionych czynów, jeżeli mocno prosi Boga o przebaczenie, to dobry Bóg lituje się i osobiście wiąże to, co jest rozerwane. A co za tym idzie? Ta nitka staje się za każdym razem coraz krótsza, a my, grzesznicy, zbliżamy się coraz bardziej do nieba. Święty Paweł przecież nam napisał, gdzie jednak wzmógł się grzech, tam jeszcze obficiej rozlała się łaska oraz On to dla nas grzechem uczynił tego, który nie znał grzechu, abyśmy się stali w nim sprawiedliwością Bożą. Tak więc doskonały Jezus stał się niedoskonały z miłości do nas. I ta miłość właśnie za sprawą Ducha Świętego niczym woda próbuje wlać się w każdy nasz zakamarek, by nas sobą wypełnić. Bóg dziś chce dowartościować nas i pokazać nam, jacy jesteśmy piękni. Pragnie nas podnieść i wydobyć z nas dobro, które może zostało przysypane naszymi słabościami. Być może już przez nas zapomniane i niedostrzegane. Pamiętajmy, że dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych. Każdą niedzielę przecież wyznajemy, że Bóg jest wszechmogący. To teraz jeszcze uwierzmy, że może On wykorzystać naszą niedoskonałość do czegoś dobrego.